to jest taki temat właśnie, który nawiązuje do naszej obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dobrze jest tą naszą sytuację, która nam się bardzo trudna, czasem niemożliwa do przeżycia, wydaje, skonfrontować z, wydawało się, bardzo podobnym doświadczeniem średniowiecznej Europy, które miało miejsce w połowie XIV wieku. Bo wydaje się, że pewne konsekwencje mogą być podobne, zwłaszcza w, dla naszego życia duchowego, naszego przeżywania wiary. Otóż, no, jak się w tej chwili ustalono, no była to oczywiście katastrofa znacznie większa niż to, co my przeżywamy w tej chwili. No, na COVID, no to może w pewnych krajach umiera tak do 5% całej populacji, podczas kiedy w średniowiecznej Europie, tam gdzie właśnie ta dżuma dotarła, no to wymierało 50%, a w Anglii w pewnych miejscach momentami się liczy, że nawet 70% całej populacji mogą wymrzeć. Więc była to hekatomba po prostu nieprawdopodobna, która no, w wielu krajach wszystko przewróciła do góry nogami. A Polska akurat no, znajdowała się w tej szczęśliwej sytuacji, że trochę była na peryferiach świata cywilizowanego i ta dżuma doszła tam troszeczkę do Polski, ale nie tak, żeby właśnie spowodować tak gwałtowne zmiany, tak jak się sądzi, zatrzymała się na Pradze mniej więcej. A w Polsce była obecna, owszem, ale nie tak, żeby wybić na przykład połowę populacji. No i teraz pewien rys historyczny, że kiedy mówimy o takich właśnie wielkich pandemiach, które zdziesiątkowane, więcej niż zdziesiątkowały ludność europejską, to w zasadzie były one dwie. Ta pierwsza to była na początku średniowiecza, no to była właśnie tak zwana dżuma Justyniana, która wtedy wybuchła w Konstantynopolu w roku 541. No i jak się sądzi, no to najpierw miała miejsce w Etiopii, a potem na statkach handlowych przebyła Morze Śródziemne i dotarła do Konstantynopola. No i punkt kulminacyjny osiągnęła wiosną 542. I tak się oblicza, że dziennie na nią umierało 5-10 tysięcy osób w sam Konstantynopolu. Biorąc pod uwagę, no, ile umiera dziennie na COVID, no to jak widzimy, to są wszystko liczby nieporównywalne. I wtedy się oblicza, że zabrała ponad 1/3 mieszkańców Konstantynopola, który na pewno był największym miastem współczesnej europejskiej cywilizacji. Nie nadążano z pochówkami, ciała składano na wysokich stosach w kościołach i wieżach miejskich. No i potem ona się trochę rozprzestrzeniła także po Europie Zachodniej, właśnie szalała we Włoszech, w południowej Francji, Dolinie Ren, na Półwyspie Iberyjskim. Przypuszczalnie dotarła aż do Danii, Irlandii, Afryki, Bliski Wschód i Azji Mniejszej. No i w tej chwili się szacuje, że pokonała blisko 100 milionów ofiar. No w tej chwili, jak patrzymy, ile COVID pochłonął oficjalnie, na całym świecie to jesteśmy bardzo, bardzo daleko na razie od tej liczby. Zdaje się, że to jest około 3, tak? Jak tam się, możemy sobie spojrzeć na stronę Uniwersytetu Johns Hopkinsu, tam jest to wszystko
wyjaśnione. No to był VI wiek. No i właśnie bizantyjski historyk Prokopiusz Cezarei pisał, że cała ludzkość była bliska unicestwienia. No i to było takie pierwsze trudne doświadczenie, które no zadało pewien cios cywilizacji bizantyjskiej i na pewno na tyle osłabiło państwo, że potem ułatwiło podboje muzułmańskie w następnej epoce. To nie ulega wątpliwości. No i potem mamy powtórkę już w połowie XIV wieku. No jak ona właśnie dotarła do nas? Tak się sądzi, że ona najpierw pokazała się na Krymie za sprawą wojsk tatarskich oblegających miasto Kaffa, które obecnie nazywa się Teodozja, no, na Krymie, właśnie, które leży na wybrzeżu Morza Czarnego. Oblężenie zakończyło się niepowodzeniem, ale Tatarzy, zanim odeszli, katapultowali przez mury zwłoki zmarłych na dżumę. No i wtedy nastąpiła panika. Kupcy włoscy, kupcy genueńscy, bo wtedy południowe wybrzeże Krymu no było pod kontrolą Genui. Głównie ewakuowali się galerami do Konstantynopola i dalej przez Morze Śródziemne do Messyny. No i dżuma dotarła do Messyny w październiku 1347. No i tam już była kompletna katastrofa, więc zanim władze Sycylii, władze, co się wtedy to państwo nazywało Królestwo Obojga Sycylii, chciały oczywiście się pozbyć tych statków i tych chorych, ale niestety było już za późno. No i właśnie ciała tych marynarzy pokrywały czarne wrzody, z których kończyła się ropa i krew. No i potem stopniowo dżuma dotarła do całej Europy w ciągu kilku miesięcy, powodując właśnie co najmniej 25 milionów ofiar. Z tym, że ona potem powtarzała się przez jeszcze czas, przez kolejne 10 lat, z tym, że już nie było aż tylu ofiar. Nie była to tak wielka katastrofa, ponieważ no, ówczesne władze nauczyły się radzić się z nią coraz lepiej, chociaż tak naprawdę to koniec tego zagrożenia epidemiologicznego dżumą nastąpił znacznie, znacznie później. Więc jak tutaj widzimy, to 25 milionów ofiar, no to jest też dużo mniej niż 100 milionów ofiar, o których mówi się w poprzednim. No ale trzeba przyznać, że wtedy Europa nie była aż tak bardzo zaludniona. I jak potem właśnie to pokażę, te straty cywilizacyjne były nie mniej dotkliwe niż w VI wieku. No to jest teraz taka strona bardziej medyczna, która wyjaśnia, czym była ta dżuma. Boccaccio w Decameronie tak to właśnie opisuje, no bo on właśnie wtedy, kiedy to pierwsze uderzenie dżumy miało miejsce, no on też właśnie wtedy przebywał pod Florencją na kwarantannie, no i wtedy ten swój słynny Decameron pisał. Ta choroba nie objawiała się u nas tak jak na wschodzie, gdzie zwykłym znamieniem niechybnej śmierci był upływ krwi z nosa. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet występowały guzy w pakwinach lub pod ramionami, niektóre wielkości małego jabłka, inne duże jak jajka. Następnie pojawiały się purpurowe plamki na całym ciele, czasami duże i w niewielkiej ilości. W innym przypadku znacznie mniejsze, ale bardziej liczne, oba jednak zwiastujące
śmierć. Ani wiedza medyczna, ani lekarstwo nie pomagały w leczeniu choroby. Wszyscy umierali trzeciego dnia od pojawienia się pierwszych objawów. Także zupełna katastrofa, do której nikt nie był przygotowany. Jeszcze wtedy na różnych uniwersytetach starano się to wytłumaczyć przyczynami astrologicznymi, tak, że jakaś nastąpiła koniunkcja planet, taka i siaka, i nie ma wyjścia. No. I tak naprawdę bakteria Yersinia pestis, no właśnie, została zidentyfikowana i opisana bardzo późno, bo dopiero pod koniec XIX wieku francuski lekarz Yersin, stąd ta właśnie nazwa Yersinia pestis, zidentyfikował tę bakterię w Hongkongu. No i ta dżuma po prostu ma trzy takie postacie. Właśnie ta postać tak zwana dyminiczna, którą Boccaccio opisał całkiem dokładnie, jest przenoszona przez szczur i potem pchły. No i właśnie te bakterie po dostaniu się do naczyń krwionośnych migrują do węzłów chłonnych, które się powiększają, następnie chorzy gorączkują, pojawiają się dreszcze, ogólne osłabienie, bóle głowy, następnie dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych, które stają się bolesne, miękkie, pękają, tworzą przętoki. No jest. Jest też wersja posocznikowa, kiedy dochodzi do ogólnego zakażenia organizmu, czyli do sepsy. No i jest wreszcie wersja płucna, która jest przenoszona kropelkowo, gdzie występuje krwotoczne zapalenie płuc, któremu towarzyszą kaszel, duszność, krwioplucie, silica, wysoka gorączka. Zgon następuje w ciągu 2 dni. I trzeba przyznać, że owszem, dżuma wielkiego programu się nie stanowi, no bo mamy antybiotyki, ale niemniej przeczytałem taką informację, że w wielu wojskowych laboratoriach w dalszym ciągu dżuma jest przetrzymywana na wszelki wypadek jako broń biologiczna. Niestety. No i teraz to, co nas interesuje najbardziej, jak zareagował Kościół na to. No i taka pierwsza właśnie reakcja na tą niesamowitą katastrofę sanitarną, no to było traktowanie tego, że to jest jakaś kara boska. No i lekarstwem mają być nabożeństwa przebłagalne, tak jak jest to zapisane w Piśmie Świętym. Te słowa właśnie z drugiej księgi Kronik pochodzą z modlitwy Salomona, która właśnie została wypowiedziana w czasie poświęcenia świątyni, więc to około 930 roku przed Chrystusem. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty nas wysłuchasz i ocalisz. No i cóż się działo? No, organizowano wielkie pokutne nabożeństwa, procesje, które jeszcze bardziej tę zarazę rozpowszechniały. Taki był efekt. Papież Klemens VI, który był papieżem awiniońskim, wtedy papieże nie rozdawali w Rzymie, tylko w Awinionie, w odpowiedzi na tę pandemię, rok 1350 ogłosił świętym rokiem. No i to się związało z uzyskaniem odpustów dla każdego pielgrzyma, który dotarł do Rzymu. No i to spowodowało oczywiście ogromny napływ pielgrzymów do Rzymu, ponad 1 000 000.
No i teraz sądzi się tylko co dziesiąty pielgrzym wrócił zdrowo i cało z tej pielgrzymki, bo reszta niestety umarła, bo się pozarażała. Bardzo szybko. Tylko pielgrzymi z Wysp Brytyjskich mogli uzyskać taki odpust u siebie bez konieczności udania się do Rzymu, no bo wtedy na terenie Francji po prostu szalała, oprócz zarazy, wojna stuletnia. Francja i Anglia prowadziły ze sobą wojnę, więc Anglicy nie chcieli przez teren Francji po prostu przechodzić, bo uważali to za niebezpiecznie. Jakoś u papieża wynegocjowali, żeby nie trzeba było jeździć aż do Rzymu, żeby uzyskać ten odpust. No i niestety szczególnie wysoka śmiertelność dotknęła kler, ponieważ większość księży i zakonników z poświęceniem niosła pomoc oraz ostatnie sakramenty umierającym. I wtedy, jak się szacuje, mogło wyjść około 70% wszystkich duchownych. Jak duchownych nie było, więc papież Klemens VI zdecydował się na udzielenie generalnej absolucji wszystkim wiernym umierającym na dżumę, a do tego dodając odpust zupełny dla tych, którzy umierali skruszeni, ze skruchą w sercu, a także przy okazji dla wszystkich osób, którzy pomagali w jakiś sposób tym umierającym. No ale w Anglii, nieco wykraczając, nawet bardzo wykraczając poza ten papieski dekret, biskup Bass poszedł dużo dalej, mianowicie pozwolił, aby w niebezpieczeństwie śmierci zwykli świeccy, nie wykluczając kobiet, słuchali spowiedzi, które w takich okolicznościach miałby moc odpuszczenia grzechów. Tylko że w takich przypadkach zobligował do zachowania tajemnicy spowiedzi pod karą ekskomuniki. No więc to było już bardzo duże naruszenie kościelnej dyscypliny, no, które potem parę wieków później będą skutkowały bardzo różnymi pomysłami tego typu w protestantyzmie, też między innymi. Inny aspekt bardzo przykry to jest to, że Żydzi zaczęli być masowo i spontanicznie oskarżani, że to oni tę pandemię spowodowali, ponieważ zatruwają miejskie fontanny, z których ludzie czerpali wodę. No i to doprowadziło do pogromu w bardzo wielu miastach, w Toulonie, Strasburgu, Fryburgu i tam jeszcze. Wtedy w odpowiedzi na to papież Klemens VI napisał bullę zakazującą prześladowania Żydów. No i to jest bardzo właśnie pouczające, co papież pisze. Ostatnio dotarła do nas haniebna wieść, zaraza, jaką Bóg każe chrześcijan za ich grzechy, przypisują oni Żydom. Z diabelskiego poduszczenia oskarżają ich o zatruwanie wody. Mordują ich bez sądu, nie zważając na tym ani na dzieci, ani na starców, ani na kobiety. Patrzcie, co się wtedy działo. To prawda, że zbrodnia zatrucia wody zasługiwałaby na wielkie kary, jednakże zaraza dotyka także samych Żydów. Jak można by uwierzyć w to, że Żydzi znaleźli sposób na wywołanie podobnej klęski? Zatem nakazujemy wam, to znaczy biskupom, aby na mszach zakazano klerowi wraz z ludem pod karą ekskomuniki krzywdzenia Żydów, a tym bardziej zabijania ich. A jeżeli mają coś przeciw nim, to niech udadzą się do sądu. No i tutaj powiedziałbym bardzo sarkastycznie, w tym się objawia ten słynny kościelny antysemityzm, tak? Papież tutaj najwyraźniej broni Żydów.
I to jeszcze nakłada karę ekskomuniki, nie tylko na tych, którzy zabijały, którzy w jakikolwiek sposób krzywdziliby Żydów. I oprócz tego jeszcze wiemy, że udzielił azylu wszystkim Żydom, którzy przybyli do jego posiadłości w Awinionie. No, to był papież awinioński. Więc no, powiedzieli się, zachował się właśnie tak, jak trzeba, przyjął mimo pokój. Że no, miał taki właśnie, tak? Mimo że ten pomysł z pielgrzymką do Rzymu no nie był, jak się okazuje, najszczęśliwszy, no to jednak był to wielki papież, który na wysokości zadania stanął w pełni, a potem jeszcze zobaczymy, jak on reagował dalej na różne inne rzeczy. No i można tylko na marginesie dodać, że właśnie z powodu tych wielkich pogromów Żydów ich ogromna część udała się do Polski, no właśnie wtedy ich Kazimierz Wielki przyjął w tym czasie. No i no, wielką ranę właśnie ta zaraza zadała tradycyjnej religijności. Przede wszystkim ludzie przestali wierzyć w skuteczność tradycyjnych nabożeństw i sakramentów. Także to doprowadziło do pewnej erozji autorytetu duchowieństwa, no bo jak oni tak masowo umierali, to zwykli ludzie mówili, no ale to są ludzie Boga, Bóg powinien ich ochronić, a oni umierają tak jak my, no więc o co chodzi, tak? No, skoro tradycyjne nabożeństwa i sakramenty nie działają, no to ludzie spontanicznie zaczęli sobie wymyślać jakieś formy inne. No, najbardziej taką znaną i równocześnie drastyczną nową formą nabożeństwa, no to wprowadzili biczownicy. No, to był taki zupełnie oddolny, spontaniczny ruch religijny, powstały w wyniku przekonania, że grzechy, które doprowadziły do wybuchu zarazy, można odpokutować, biczując się publicznie. No i właśnie temu towarzyszą różne dziwaczne doktryny, jak Konrad Smith z Turyngii w Niemczech proklamował się nowym Mesjaszem i głosił zamianę tradycyjnego chrztu z wody chrztem ze krwi. No, że ten chrzest z wody to jest mało ważny, no bo niestety tej chorobie nie zapobiega, a ten chrzest z krwi, jak się będziemy biczowali, no to ta krew to właśnie jest lepsza. Tak? No i doszło do tego, że w końcu z tego powodu został spalony na stosie w 1368 roku. No i papież Klemens VI bardzo szybko zabronił praktyki publicznego biczowania się pod karą ekskomuniki, niektórzy królowie nawet pod karą śmierci, ale ta praktyka rozprzestrzeniła się mimo to po całej Europie i tak praktycznie trwa aż do końca XV wieku. No i potem inną taką forum były tak zwane tańce świętego Wita, trwające wiele godzin. Transe, takie transe, które trwa aż do totalnego wyczerpania. I to były takie jakieś, no, rodzaj takiego rytu przebłagalnego, który miał doprowadzić do odwrócenia się tej razem. No i był taki ruch bianki, białych, to były tłumy przebrane w białe stroje, które przemieszczały się od miasta do miasta,
nawołujące do pokuty, no to zostało częściowo skanalizowane przez franciszkanów, no ale potem także wśród franciszkanów się tacy właśnie bracia, fratelli pojawili, którzy no potem też takie doktryny padli, że wszelka własność jest grzechem, a sakramentów to może udzielać w zasadzie każdy ochrzczony. No i potem, no wreszcie w nieco późniejszym okresie, między pół wieku, od tej właśnie pierwszej fali pandemicznej, no jeszcze był Jan Hus, no, który sprzeciwił się no, koncentracji ogromnych majątków kościelnych, bo trzeba przyznać, że to, taki był tam właśnie dosyć paradoksalny efekt tego, że Kościół często właśnie przejmował dobra tych, którzy zmarli, a zmarli no po prostu ludzie chorzy na żumy byli bardzo skłonni swoje majątki zapisywać w zamian za odpust. No, no i po prostu w ten sposób no, ogromna część zupełnie prywatnych majątków trafiła w kościelne ręce. No i potem jeszcze inną konsekwencją było to, że do czasów tej wielkiej zarazy komunia święta pod dwoma postaciami w Kościele Zachodnim owszem istniała i była ona bardzo rozpowszechniona, a potem no, w wyniku tego, co się działo, po prostu komunia święta pod postacią wina została zakazana, no właśnie z powodów sanitarnych między innymi. No i tutaj Hus także tę sprawę wyciągnął, no i to też przyczyniło się do, jak wiemy, do wojen religijnych w Czechach. Inny skutek bardzo przykry to był upadek kultury i nauki. No i jak się przypuszcza, po prostu kadra nauczająca w pewnych krajach wymarła kompletnie. Na przykład jeśli chodzi o Oxford, przed zarazą niektórzy mówią o tym, że było około 60 tysięcy studentów na tych właśnie bardzo znanych uniwersytetach takich jak Oxford, a po zarazie ta liczba spadła do 3 tysięcy. No i przed właśnie tą, przed tą falą dżumy system uniwersytecki w Europie no, głównie polegał na tym, że było kilka bardzo znanych uniwersytetów, takich jak właśnie Bologna, Ferrara, Sorbona, Oxford, no w każdym razie nie więcej niż 10. I tam poziom był bardzo wysoki. Uczono głównie logiki właśnie. To była podstawa. No i wtedy, kiedy się ta zaraza rozpowszechniła, no to ta kadra wymarła i na to miejsce powstała sieć dużo mniejszych uniwersytetów, bliżej miejsca zamieszkania tych, którzy chcieli studiować, ale poziom był już dużo niższy i nauka przedmiotów ścisłych z logiką na czele upadła całkowicie, ją częściowo zastąpiono studiowaniem języków takich jak greka, która zaczęła być bardzo modna. Było bardzo wielu uczonych z Bizancjum, wiadomo, że wtedy to było dosłownie na kilkadziesiąt lat przed ostatecznym upadkiem. Po prostu ci uczeni z Konstantynopola się w popłochu przenieśli na zachód, no i w ten sposób
w ten sposób wszystkich uczyli właśnie języka greckiego. No i doszło też do tego, że znajomość łaciny upadła w wielu miejscach. W Anglii także znajomość francuskiego, która wtedy była językiem dworu i elit. I rzeczywiście do głosu zaczęły dochodzić z braku laku języki narodowe. No, pewien właśnie dominikanin z Florencji tak tę sytuację opisuje. Jakaż to nędza, gdy widzi się, że w przeciągu godzin ubywają ludzie, których formacja wymaga wielu lat i tylu wysiłków. Wszystkie starania poświęcone przygotowaniu ich do pełnienia wielkich ról spełzły na niczym. No i ten wymarły kler jest szybko zastępowany kimkolwiek. Bo po prostu nie ma kapłanów, nie ma kto sprawować sakramentów, więc bierze się kogokolwiek. No i to doprowadziło do ogromnego upadku poziomu wiedzy religijnej, teologicznej. Nie wiem, czego się taki doktor Marcin Luther mógł w swoim Erfurcie nauczyć, a logiki chyba nie za wiele. No. I tak to było. Powieść pesymizmu w sztuce. Tu nie będę wiele mówił, dam tylko przykład. Po lewej stronie mamy Madonnę z katedry w Toledo w Hiszpanii z XIII wieku. Uśmiechnięta Matka Boża o cudownym uśmiechu. Wtedy tak ludzie patrzyli na życie. Matka Boża się uśmiecha do nas, jest szczęśliwa, że może nam dać swojego syna. A to jest scena ze złożenia do grobu już w czasach pandemicznych. To jest początek XV wieku. To pochodzi z niewielkiego kościółka w południowej Francji. Zresztą jak sobie przypominam, to kiedyś nawet to widziałem, to złożenie do grobu. Twarz Madonny pogrążona w rozpaczy. Tak właśnie sztuka zmieniła się niemalże z dnia na dzień. No właśnie. Inna rzecz, która jest niesamowita, to jest wbrew temu, czego się spodziewano, że to jest jakaś kara boska, która doprowadzi do opamiętania, że ludzie wreszcie zaczną się zachowywać tak, jak trzeba. Niekoniecznie. No, najpierw kiedy ta zaraza się rozpoczęła, no to zwiększył się także religijny ferwor. No ale jak się okazało, że te wszystkie pokutne nabożeństwa, te pielgrzymki i inne rzeczy w wyniku nie przynoszą, ludzie umierają jak dawniej, a nawet jeszcze bardziej, wtedy się zaczął odwrót. No. Boccaccio pisze od najmniejszego do największego. Biskupi, prałaci, wielcy panowie żyli w najbardziej wyuzdany sposób. No i właśnie jest ten efekt, że ludzie zapisują swoje majątki kościołem w zamian za odpusty i modlitwy za ich duszę. Co najciekawsze, kościół najpierw nie chciał tych darów przyjmować, ale niektórzy byli tacy uparci, że jak jakiś klasztor nie chciał takiego daru przyjąć, to zdesperowani wierni potrafili wrzucić im te datki za mury. Po prostu.
Więc no to nie jest prawda, że to Kościół wymyślił handel od pustami. To się działo spontanicznie od dołu. Tylko no potem kilka, 100 lat później czy 150 lat później no byli tacy, którzy sobie pomyśleli, że na tych odpustach to rzeczywiście można sobie zarobić. Tak, tak, tak. Ale tego Kościół sobie nie wymyślił, bo to po prostu sobie no, pod wpływem tej strasznej sytuacji sami ludzie po prostu wciskali te pieniądze i te dobra. No i papież Klemens VI tak pisze potem. Dlaczego żalicie się, że zakony żebracze zebrały w czasie zarazy aż tyle ofiar odwiedli? Oni na to zasłużyli, podczas gdy tylu proboszczów uciekło, opuszczając swoich parafian, to właśnie oni zaopiekowali się nimi i pochowali ich. A jeśli potem użyli te środki do postawienia nowych budowli, to przecież przyczyni się to do chwały Kościoła powszechnego, a w każdym razie lepiej było ich użyć właśnie tak, zamiast wydać się na zakazane przyjemności i hulanki. To jest bardzo reakcja symptomatyczna. No, jednak wielu komentatorzy twierdzi, że w wyniku tej pandemii świat wcale się nie stał lepszy. Jak pisze jeden z francuskich kronikarzy, po zarazie świat nie stał się lepszy, lecz gorszy. Ludzie stawali się bardziej skąpi, chciwi i bardziej zagarniali dobra. Miłość oziębła, a wzmogła się niesprawiedliwość. No i wreszcie na samym końcu mamy także pewne dobre strony, które no, zaczęły wychodzić może troszeczkę później. To są zmiany duchowe, ale także pewne pozytywne przemiany społeczne. Więc no, pierwsza rzecz taka, że się skończył wyzysk i ucisk w wielu miejscach, tak bym powiedział. Po prostu zabrakło ludzi do pracy, w związku z tym musieli być lepiej wynagradzani. W Europie Zachodniej doszło do zaniku pańszczyzny, bo ona tam była, ale po prostu potem jak się okazało, taki system pracy niewolniczej na rodzinie był nie do utrzymania. No właśnie przez to, że ta czarna śmierć tak mam stopniu dotarła do Polski, ten system pańszczyźniany niestety się utrzymał praktycznie aż do połowy XIX wieku. Podczas kiedy w Europie Zachodniej ta czarna śmierć wymusiła pełne społeczne reformy i pańszczyzna praktycznie zanikła. No nie tak z dnia na dzień, ale w przeciągu no, 100-150 lat. No i nastąpiło też umocnienie miast, rozwój przedsiębiorczości, no bo po prostu ludzi było mało, więc trzeba było po prostu zyskać za pomocą jakichś nowych przemian, nowych technologii, co doprowadziło między innymi do wynalazku druku, do usprawnienia budowy żaglowców, które potem umożliwią odkrycie Ameryki. No i pojawiły się nowe elity, języki narodowe właśnie w wyniku tego, że wymarło wiele tych społecznych elit, zaczęły być na równi z łaciną, traktowane także w administracji państwowej. No i stopniowo też opracowano metody walki z pandemią, takie jak kwarantanna, stosowanie pewnych zasad higieny. No i jeśli chodzi o duchowość, to ona zaczęła być bardziej wewnętrzna. Tego no, takim największym, najlepszym symptomem jest to, że powstały tak wartościowe dzieła jak o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis. Właśnie tam, gdzie jest mowa, mniej jest mowa o tym, że kult się okazuje z zewnątrz,
w jakichś wielkich nabożeństwach, pielgrzymkach, procesjach, do czego ludzie byli przedtem przyzwyczajeni, a religijność stała się bardziej wewnętrzna i polegała na jakimś osobistym spotkaniu Boga, Chrystusa, świętych, przeżywaniu wiary. No i teraz pytania właśnie, czy obecna pandemia, jakie mogą być skutki naszej pandemii w tej chwili? No to już jest takie bardziej do dyskusji zaproszenie, na ile ta właśnie sytuacja z XIV wieku może się przełożyć w jakiś sposób na nasze obecne doświadczenie pandemiczne. Chociaż no, nie jest to aż tak wielki dramat, przynajmniej w tej chwili się nie wydaje, żeby był aż taki jak dramat, który dotknął w tych ludzi koło roku 1350. Więc ja tutaj sobie na razie tak wyszczególniłem takie właśnie przemiany. No, nastąpiła wirtualizacja życia społecznego i sposobu pracy. No i ta wymuszona wirtualizacja bardzo wielu nabożeństw, mszy świętych i tak dalej. Co to jest wirtualizacja? No, online. No, wszystko się dzieje w internecie, tak? Wszystko się dzieje. No więc właśnie. I no, istnieje bardzo dużo groźba wirtualizacji sakramentów. No to już jest. No więc właśnie, ta pandemia w wielu krajach no, stanowiła taki pretekst, żeby w ogóle kościoły pozamykać i po prostu chrześcijanom utrudnić życie maksymalnie. No, jest pewien, okazał się, że jest pewien problem z dostępem kapłanów do chorych. Te wszystkie masowe wydarzenia, masowe pielgrzymki, no, w pewnym momencie, czy takie imprezy jak właśnie te stadionowo-charyzmatyczne ustały całkowicie w pewnym momencie. No także jest pewien problem pogłębienia samotności osób właśnie, które żyją poza rodzinami czy wspólnotami. Jest ogromne zagrożenie depresją i chorobami psychicznymi. I wreszcie no ta wirtualizacja życia społeczną na pewno nam grozi zwiększoną kontrolą społeczną i administracyjną. W wielu krajach jest obowiązek instalowania na smartfonach tych wszystkich antykowidowych aplikacji, które potem nie wiadomo co, nie wiadomo komu przekazują o nas. I to wszystko jest poza wszelką kontrolą. No i ustawa 1449. No więc właśnie. No więc tutaj zapraszam wszystkich do dyskusji, jak wy widzicie teraz właśnie tę perspektywę i czy no to doświadczenie właśnie, to trudne doświadczenie średniowiecznej Europy może nam pomóc w jakiś sposób przeżyć ten okres.